No, dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj będzie modowo. Idę właśnie za chwilę spotkać się z Magdą. Czas wrócić do naszych nagrywek w nowym roku. Dawno się już nie widziałyśmy. A słuchajcie, właśnie podjechałam pod promenadę. Udało mi się zaparkować samochód. Wiem, że Magda już się zbliża. Na razie nie zdradzę wam, co będziemy robić. Chociaż wy już widzicie po tytule. Także zapowiada się, mam nadzieję, ciekawy film. Jestem bardzo ciekawa też sama, co uda nam się znaleźć. Jakie rzeczy, co jest w sklepach, bo powiem wam, że już sporo nie byłam na żadnych zakupach, tak naprawdę. I mam nadzieję, że dzisiaj też z niczym nie będę wracać, bo ostatnio za każdym razem, kiedy spotykam się z Magdą i coś nagrywamy, to potem wychodzę z jakąś torbą i z jakimiś zakupami. Zresztą Magdę czasami też. Więc to nie jest tak, że tylko ja jestem winna, jakby coś. No, ale jestem bardzo ciekawa, co pojawiło się w tych nowych kolekcjach wiosennych już. Jakie kolory, jakie rzeczy, jakie okrycia wierzchnie, jakie akcesoria. Także za chwilę wszystkiego się dowiem. Jeszcze nie wiem, co tam Magda ma w głowie. Mam mniej więcej, słuchajcie, przygotowany plan, jak chcemy sobie to rozłożyć, jak chcemy nagrywać, bo zazwyczaj jest tak, że jak się spotykamy właśnie na te nasze nagrywki, to spędzamy w promenadzie kilka godzin. I to tak się wydaje, słuchajcie, to są takie krótkie filmy, ale tak naprawdę przejść z jednego sklepu do drugiego, przelecieć to, zobaczyć tamto, przymierzyć to i potem w całości tego, co wy widzicie, jest tam powiedzmy kilkanaście minut, a tak naprawdę zajęło nam to kilka dobrych godzin. Także koniec gadania, idę po bilecik i lecę spotkać się z Magdą. Nagrywamy. No dobrze, kochani, mamy dwa trencze z tego, co tutaj widzę. Zaraz sobie je przymierzymy. Magda, co byś powiedziała na temat tego trencza? No taki cienki, co? On jest cienki, natomiast już sprawdzałam, ma spoko skład, większość bawełna. Tylko moje zastrzeżenie jest takie, że on się mocno może gnieść. I skąd to wiem? Dlatego, że jest w tym samym kolorze drugi model, właśnie ma spięty pasek, ale mi się bardzo podoba. No właśnie, on jest taki, wiesz co, fajny, bo jest taki cieniutki. To może być. On by się sprawdził nawet latem, na taki chłodniejszy dzień. Jaką mamy cenę tego płaszcza? 299. Masz tu gdzieś jakąś tą? Wiesz co, ja wiem, bo ja sprawdzałam go przed chwilą. Kurczę, poczekaj. No dobra, poczekaj, poczekaj. A tam jest w takim samym kolorze. A nie, bo to jest ten sam, tylko w innym kolorze, tak? To jest tak? To samo, tylko w innym kolorze, 299 zł. Możesz pokazać numer referencyjny. No, widzicie, widzicie. I widzisz, na tym odcieniu już widać, że on się może troszeczkę tak gnieść. Prawda? Tak, czekaj, wiesz co, weźmy go tutaj tak, o. Ale kolory zobaczcie. Piękne. Chociaż kamera nie oddaje tego. Słuchajcie, ten jest jaśniejszy, taki powiedziałabym bardziej w beż, tak. A ten jest bardziej taki kaki. Troszeczkę zieleni. Weź go jeszcze tak do tyłu. W sensie tak? O tak, bo widzicie, tutaj też ma taką tą patkę. On jest fajny. Myślę, że fajnie wyglądałby i związany, wiesz, no, tak normalnie w pasie, ale i właśnie rozpięty i z tyłu kokardeczka. I tu słuchajcie, nawet czapka z daszkiem. Nie, ja to widzę. To jest bardzo uniwersalny element garderoby na lat. Podjarałam się, bo ja go chciałam już przed chwilą kupić. No proszę, proszę. Ale super jest. No dobra, idziemy, sprawdzamy dalej. Chodźmy. Ale, zobaczcie, co tutaj Magda znalazła. Słuchajcie, on jest bardzo podobny do tamtego, natomiast po prostu jest klasę wyżej. Jest stówkę droższy, natomiast zobaczcie, tutaj on się nie gnie. Jest podszewka, no, pięknie wszystko obszyte i widać, wiesz co, dotknij sobie ten materiał. On też w większości jest bawełniany, jest, tak, i on, ale jest taki solidny. No, jakościowo proszę, jest zdecydowanie lepszy. Już wam pokazuję. Numer referencyjny. Na przykład jakbym miała wybierać, to powiem ci szczerze... Ja bym ten chyba wybrała. Taki... Kolorystycznie też jest podobny. Tutaj mamy pasek, też tył, zobaczcie, bardzo podobny. Magda, co byś powiedziała, żeby go przymierzyć? Ja bardzo chętnie go przymierzę, nawet tak ze względów prywatnych. No to dawaj. Ale poczekaj, L-kę. Możemy zrobić L-kę, to będzie oversize. Nie, bierz swój rozmiar. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Magda, ty chyba wyjdziesz dzisiaj z torbą. Z torbami, słuchajcie. Ale naprawdę, zobacz. To jest zobaczcie, Magda ma M-kę na sobie. To jest mój standardowy rozmiar, Zarze. I wiecie co? Ja mam pod spodem sweter, mam szerokie rękawy, ale tu nic nie ciśnie, wiecie, pod pachami. Kurczę, a co masz na ten kolor? No właśnie, fajnie. W ogóle w całym tym twoim dzisiejszym zestawieniu, pokaż co masz pod spodem. Proszę, zobaczcie, bardzo. Białe spodnie, botki, takie tak karmelowe. Sweterek taki właśnie w brązie, taki powiedziałabym kawa z mlekiem. No świetnie to wygląda. Zawężamy. Ja wiecie co, generalnie nigdy nie zapinam guzików. Ja robię zawsze. Ja tak też tak robię. I tutaj żadne szlufki, tylko tak po prostu
pracy. Kurczę. No. No i co myślicie? Dajcie znać, co myślicie. I, myślicie, że Magda wychodzi dzisiaj z płaszczem. Takiego szukałam. My też tak myślimy. Tak. Fajny, naprawdę fajny. Jasne, naprawdę. Mhm. Słuchajcie, znalazłyśmy kurtki, które mają taki materiał. Z filcem mi się to trochę kojarzy. Wiecie co? Fajne to jest. Bardzo miłe w dotyku. Tak, bardzo miłe. Podszewka. Mamy tutaj podszewkę. Weź pokaż numer referencyjny. Może ja sobie to przymierzę? No. Czekajcie. Jest jeszcze w... O, widać teraz, tak. Granatowym kolorze. Jest granatowa piękna. Tutaj. Zobacz, ładnie wykończona. No fajne to jest, bo to jest takie, wiesz, z jednej strony na wiosnę, ale z drugiej strony, no można by było jeszcze to wykorzystać latem, chociaż ja bym powiedziała, że to będzie na taką wczesną jesień tak, też. To jest takie do polatania, wiecie, na jesień, jak właśnie jest to, że no. Wychodzi, to do samochodu idealne. Ładnie wykończona, super. Ładnie zrobiona. Tylko tak jak widzicie, ona jest tutaj taka szeroka na dole. Czekajcie, przymierzymy, zobaczymy, jak ja to wygląda. Rozpiętą czy zapiętą? Zaraz zobaczymy. No i proszę bardzo, zobaczcie. Co myślicie w ogóle? Ale super wyglądasz. Fajnie jeszcze. No, powiem ci. Weź odwróć się na chwileczkę. To jest tak fajnie skrojone. Mhm. Wiesz co, bo to ja chyba... rozmiar S. Ja bym na siebie wzięła XS, bo ten rękaw jest taki. Bo to chyba też ma być trochę taki bomber, no ale tak. Jak za bardzo czujesz, no to tak, faktycznie. Ale wiesz co, no bo no okay. Nie wiem. Ja zapięte powiem ci. Zapięta nie, zapięte za duże. Bo jak masz rozpięte, to jest wiesz, takie oversize. Ale ogólnie to ma, słuchajcie, potencjał. Bardzo fajnie to wygląda, ładnie w tym wyglądasz. Dobra, lecimy dalej. Nie, no słuchajcie, Magda do mnie mówi, zobacz, jakie kurtki znalazłam. Nie, no błagam. Błagam cię. Na wiosnę, czarne i ten khaki. Ja bardzo lubię takie stonowane kolory. Ale nie, w ogóle, weź w ogóle, odłóż to, idziemy dalej. W ogóle, co ty mi tu pokazujesz? A tam są jeszcze inne. Ale ja tu widzę coś innego fajnego. To jest mój klimat. Ta-da. Zobacz, jaka fajna jeansowa kurtka. Weź ją tak właśnie, o. Ej, naprawdę. Patrzcie, czekaj. Jaka mięciutka w ogóle. Miękki jeans. To jest taki, powiedziałam, to nie jest, słuchajcie, nie wiem jak wy będziecie widzieć to w kamerze, wydaje mi się, że bardziej w niebieski kolor, ale to jest szarość. Tak. Szarość i mamy tutaj takie perełki srebrne, wykończone, krótka... Dawaj, przymierzymy to jeszcze raz. Tak, zaraz zobaczymy, jak w tej będę wyglądać. No i co? No co, no ty 100%. Ale wiesz co, widać w ogóle, że ty się w tym bardzo dobrze czujesz i tak swobodnie, że to jesteś ty. Tak? No, fajne. No weź, bo dzisiaj widzę znowu jazyk. To dobrze, to będzie remis. Ale nie. Wiecie co, ja mam taki pomysł, bo to naprawdę fajnie. Ja mam bardzo dużo takich szarych jeansów. Aha. W różnych tych odcieniach szarości. Teraz też mam na sobie. Tak. Ale jakbym założyła na przykład do tego, to jest, wiesz, te moje szare kozaki jeansowe. Tak. Tak. I na przykład białą bluzkę pod spodem, to też by wyglądało tak. W ogóle tak na luzie, a z drugiej strony takie trochę inne, wiecie, no. Ale w ogóle to też jest fajne jako narzutka na lato. Wiesz, letni wieczór, kolacja i tutaj odbijają te koraliki srebrne. No. Fajne to jest. No? Fajne, też mi się podoba. Mhm. Co myślicie? Dajcie znać. Co myślicie? Pewnie już się za chwilę powiedzą, tak, Anita już wyszła z stopa. Co najmniej z jedną. Nie chcę nic mówić, ale Magda też już nosi. Przecież nie można normalnie. Słuchajcie, bo tutaj mamy jeszcze taką bomberkę. Ja mam do ciebie pytanie. No, dawaj. Ty jesteś mistrzynią ogrywania różnych wzorów dla mnie, fasonów i kolorów. No. Co o tym myślisz? Tak szczerze. Nie. Znaczy powiem ci tak, nie podoba mi się fason tego. Mhm. Okay. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, ona tak tu opada. I na przykład tak jak ja, jak jestem szczupła na górze, mam dół szeroki, no to będzie wyglądało fatalnie, tak jakbym po prostu założyła na siebie coś takiego za dużego. Okay. Być może na dziewczynie, która ma szersze ramiona, będzie wyglądało to lepiej, okay. Ale szczerze mówiąc, nie bardzo. No nie bardzo, tutaj słuchajcie, jest zestawione, zobaczcie, z taką koszulką, o, i do tego są, taka, jest taka spódniczka, spodenki, coś w tym stylu, okay. Żeby to był komplet. No ale, no nie, no to mi się jakoś, no to mi się jakoś nie widzi, powiem szczerze, no nie. Słuchajcie, znalazłyśmy ramoneski w Zarze i powiem wam, że całkiem ładna, bo taka prosta, ale zaraz wam coś pokażemy. Anita, co uważasz o ramoneskach? Czy to jest uniwersalny element? Chciałam powiedzieć, że to jest ramoneska, która ma już 3 lata, która na Zarze.
zobaczcie. Bardzo podobna. Nowa ramoneska, praktycznie wszystkie tak same. Tak, kieszonki chyba ta ma wyżej. Wiesz co, nawet bym powiedziała, że ten materiał jest też bardzo podobny, bo to jest skóra. Na podszewce, tak jak moja, proszę też ma tutaj, bardzo. O, moja nie ma takiego zapięcia, takiego inne paska. Okej, okay. Ale twa ma wygodniejszy pasek, tak, bo tutaj tak lata, no pokażmy wiesz, numer zawsze, referencyjny. Zawsze można to zdjąć w razie czego. Łapie ostrość? Łapie ostrość, proszę bardzo. No. Nie, no to jest klasyczek, to trzeba mieć. Tak, tak jest. Słuchajcie, przeszłyśmy teraz na ten dział bardziej taki młodzieżowy i tak, widzę tutaj ramoneskę, która jest po prostu fatalna. Fatalna. Ale, tak. Ale tutaj mamy też ramoneskę. Szczerze, ja bym jednak postawiła na tą, którą widziałyśmy jako pierwszą. Moim zdaniem wygląda zupełnie inaczej, lepiej się prezentuje niż to. To jest takie proste, a poczekaj, a jak cenowo? Taka sama cena, to jak już byście miały wybierać, to bierzcie tą pierwszą, którą wam pokazywałyśmy. Bo naprawdę fason, takie wykończenie, te elementy z suwakami zdecydowanie ładniejsze. Słuchajcie, mamy kolejne ramoneski, ale powiem wam, to jest taka moja osobista ocena. Ramoneska to jest taki klasyk i jeśli jeszcze dołożymy do niej taki podniszczony styl, to będziemy wyglądać jak z czasów, nie wiem, no właśnie. No to czekaj, strasznie. Jak się nazywał ten, nie Tomb Raider, jak się nazywał ten, Top Gun, o! To właśnie, to chciałam powiedzieć. Ale to nie wygląda dobrze. No, jakby sam fason jest ciekawy, taki nie, motocyklowy. On, tak, ale ona wygląda, słuchajcie, ciężka, taka stara. Ona wygląda taka, jakby śmierdziała od razu. Słyszycie, Magda? No, ramoneska, która by śmierdziała. Za, 200, za 250 zł? Nie. Nie, wybaczcie, ale nie. Dobrze, słuchajcie, znalazłyśmy, uwaga, uwaga, płaszcz na dziale tym właśnie bardziej młodzieżowym. Ale, wszystkie dali. Tak, cena 350 zł. Jak widzicie, natomiast... Uwaga. No właśnie, no słuchajcie. Myślałam, że to się jedna wersja pobruła. Nie, on jest tak zrobiony, ale trench to jest klasyk, tak? Powiedzmy sobie szczerze, to jest klasyk, który ma pasować do wszystkiego, szczególnie do klasycznych ubrań. No gdzie wyjdzie się w takim zobaczcie, czymś? Zobaczcie, nawet prochowiec, który no, jest gdzie? Z natury niedbały, no. Nie ma czegoś... No nie, słuchajcie, słuchajcie, jak to wychodzi, patrzcie na to. No nie. No i moje drogie panie, ostatni model, który udało mi się znaleźć w Zarze, to jest z kolei taka ramoneska, ale ona jest bardzo krótka. I ja bym chciała, żeby ją na siebie przymierzyła Magda. Zaraz zobaczymy, jak będzie w niej wyglądała. Bo ja na przykład w takim fasonie to w ogóle kompletnie odpada. Ja to w ogóle się rozpłynę. Ona jest szara, ale taka stara szarość. Coś do tego, co pokazywałyśmy wam przed chwilą. No... Natomiast ona tutaj jest tak, powiedziałabym, ciekawie wykończona. No dobra, zaraz zobaczymy. A teraz wam powiem, dlaczego prosiłam Magdę, żeby założyła na siebie tą ramoneskę. Opowiadaj. Czy wy to widzicie? Przyjrzyjcie się dobrze. Czy wy to widzicie? Magda, wyglądasz jak napompowany balon. Przepraszam, że ci to powiem, ale ten fason tych ramonesek to jest katastrofa, słuchajcie. To jest katastrofa. Magda ma na sobie XS, ponieważ nie ma mniejszego. Odwróć się proszę z tyłu. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ona po prostu wygląda, jakby Magda była wypchana tutaj w tych ramiona. Jest krótka i podejrzewam, że nawet dłuższa też by wyglądała kiepsko. No nie. I teraz wyobraźcie sobie, gdzie Magda jest troszkę większa, ma większy biust, większa ode mnie. Jak ja bym coś takiego na siebie założyła. Moim zdaniem to się kompletnie nie daje ani na sylwetkę taką średnią, ani chudzielca takiego jak ja, ani na grubszą. No po prostu nie. Co, ja lubię takie fasony, lubię szersze i krótsze. I sama mam taką ramoneskę, ale ona nie robi tego... No nie, no po prostu no, wygląda, no, wygląda źle. No po prostu to wygląda źle. No o właśnie, o tak. Dziewczyna z Pragi. Tada! Tak się kojarzy. Nie, jakie to jest brzydkie, słuchajcie, ile takich brzydot żeśmy tutaj znalazły z Magdą, z tych okryć wierzchnich. Tada! Chyba jakieś zakupy były. Słuchajcie, jesteśmy teraz w Mohito i Magda od razu wchodząc wypatrzyła taką parkę, płaszcz. To jest dziwne, bo to jak softshell jest z materiału. W ogóle wiecie co, nie podoba mi się to, że Mohito robi taki wzór, dlatego że Michael Kors ma bardzo podobny wzór.
No i to trochę tak wygląda tandetnie, jakby już taka podróbka Michaela Korsa. Co ty myślisz w ogóle o tym? Wiesz co, ja myślę, że chcieli tutaj być stylowi, a no, ale trochę im nie wyszło. Trochę nie wyszło, ale obczaiłam, że to jest dwustronne w ogóle, więc jeśli to miałaby być podszewka, to jeszcze nie ma dramatu. No tak, no to masz rację. To wtedy jako kurtka przeciwdeszczowa. Rzeczywiście. Kaptur jest, kieszenie ma wiązane. Pasie. Tutaj widzimy, ale że jest coś ciekawszego. Nie, no to już jest w ogóle fatalne. Ja nie rozumiem, bo to wygląda jak podszewka, słuchaj. No. Ale to też jest dwustronne. No dobra, dwustronne i tutaj też mamy taki wzór. Czekajcie, zanim Magda to właśnie rozepnie. No ale tu znowu mamy taki... Naprawdę, wygląda wzór. Jak MK prawie. Nie, to takie wygląda, szczerze mówiąc, trochę takie tandetne. Ale ja widzę za to płaszcze, więc już idę się kieruję w tamtą stronę, bo tam właśnie widzę dwa fajne trencze. I zanim doszłam do trenczy, które są po mojej lewej stronie, słuchajcie, znalazłam takie płaszcze, które są z takiego materiału przypominającego troszkę z taką skórkę, zamsz, coś w tym stylu. Mamy tutaj podszewkę, całkiem fajna cena, 250 zł. I wiecie co, to jest nawet ładne. To jest nawet ładne. Magda, chodź na chwilę. Co ty żeś tam wypatrzyła? Nie, po prostu wytłumaczcie mi to. O co chodzi? Z tymi kurtkami pikowanymi, to nie jest ładne. A tu jest jeszcze w ogóle jakieś holo, to na to klubu. To jest takie, wiesz, holo. No właśnie to aż, wiesz, po oczach, tak. Nie, no to mi się nie podoba. Ale co myślisz o tym płaszczyku z zamszu? Wiesz co? Jest też taka wersja czarna, zobaczcie. Ja myślę tak, abstrahując od tego, że to będzie niepraktyczne, bo to jak się raz zabrudzi, to już jak dopierzesz, to się przetrze. No. To jest bardzo ładne. Trzeba by było to chyba do pralni oddawać, no nie? Dmuchać i dmuchać na to, natomiast no. To jest bardzo fajne. Ale jest... ma ładny fason taki. I to jest w ogóle troszeczkę coś innego i ma taki powiew świeżości, bardzo fajny. Mi osobiście wyjątkowo jasny podoba się bardziej niż czarny. Ale zobacz, tutaj mamy nawet takie szpilki, które można by było świetnie do tego fajnie dopasować. Fajne. No nawet powiem wam, że to jest całkiem fajne. Czarny też mi się nie podoba, ale to jest rzeczywiście całkiem fajny pomysł. No słyszycie Magdę? Dla Magdy widać tu dziadostwo. Nie, słuchajcie, zobaczcie. Czy nas zachęca do zakupu taki płaszcz, który jest jak psu z gardła? Przecież to wiadomo, taki że worek, jak go powiesicie do szafy, to on będzie dokładnie tak samo wyglądał. Osobiście no, fason klasyczny, tak? Guziki szkretowe, czy jak to tam. Ale czarny jeszcze gorzej wygląda. Nie, podoba mi się fason. One wyglądają jak taki worek, w ogóle bez tali, bez niczego. Bo zamiast to, wiesz, złapać tutaj, żeby to miało ręce i nogi, to tak zrobi... No nie wiem. Osobiście szał dla mnie na ten moment. Nie, dla mnie, jeśli chodzi o ten model, to też szał nie ma. No ten jest trochę lepszy, materiałowo też taki milszy w dotyku, ale trochę, mi to wygląda trochę jak taka cerata, wiesz, taka fasonowo słabo. Nie, coś... Słabo, on jest dłuższy od tego, który przed chwilą widzieliście. Ma troszeczkę cieplejszy odcień, ale tak minimalnie. Ale to też, jakoś nie za bardzo. Patrzcie co Magda tutaj dorwała. Słuchajcie, to jest coś, co ja chcę omówić, dlatego że mi osobiście w Zarze brakowało takiego produktu. Bo zobaczcie, to nie jest taki cienki płaszczyk, taka podfruwajka. No. To jest grubszy, wiązany w pasie, przepiękny kolor, naprawdę na dwa guziki. Zobaczcie, beżowy, możesz pokazać numer referencyjny. 219 zł. Ja osobiście uważam, że to jest klasyk. Jest jeszcze w odcieniu szarym. Ale bardzo ładne, bardzo ładne. Ten z kolei, słuchajcie, jest naprawdę bardzo ładny, bo widać, że jest fajnie uszyty. Mamy tutaj podszewkę, mamy ten, mamy kieszonki, mamy oczywiście pasek, tak, w talii, który możemy się ściągnąć, ale naprawdę powiem wam, że bardzo ładny, fajny ten materiał, no super. Super, ten szary też mi się podoba i kolor bardzo ładny. Tak, to są oba takie klasyki uniwersalne. Te tak, za tymi jesteśmy, tak. Tak. Ale słuchajcie, w Mohito też mamy ramoneski, które kosztują 159 zł, no prawie 160 zł w trzech odcieniach, czyli czarna, szara i taka beżowa. Natomiast to jest taki bardzo prosty fason, zobaczcie, bardzo klasyczny, prosty fason. Tu się nic nie dzieje. Nic się tutaj nie dzieje, nie ma żadnego paska, mamy tylko te dwie kieszonki, tak jak widzicie, naprawdę... No taki klasyk. Jeśli taka stonowana wersja, wiesz, nie? Ja na przykład ja lubię takie, którym coś się dzieje, ale jeśli wy jesteście takimi osobami, które wolą proste, zwykłe ramoneski, takie klasyczne, no to wtedy tak. Jest podszewka, jest okej. Ale zobaczcie, znalazłyśmy bardzo ładny, taki krótki terenczyk, taką, powiedziałabym nawet materiał. Kurtkę, ma fajny materiał, ma całkiem ładne guziczki. Fajny jest taki bardziej taliowany, z paseczkiem.
Czy ma podszewkę? Ma. Ile kosztuje? 199 zł. No, cienki. To się fajnie sprawdzi na różne okazje. No tak, zobacz, jest też czarne. Co ty myślisz, Magda? Ja myślę, że to jest super opcja właśnie dla kogoś, kto nie szuka długiego trencha, bo to jest takie lekkie, nie? Czekaj, tu mamy jeszcze z innym guzikiem. A to jest jakiś inny model? Co to jest? Tak, to jest chyba, jest zobacz, inny model. To masz bardziej jak taki, taką bomberkę? Coś bardziej w stylu ramaneski? No, takiego. Też fajne, no, ciekawe. Też fajne. To jest fajne. Ale tak, słuchajcie, Magda jeszcze coś znalazła fajnego. Coś super znalazła. Patrzcie. Słuchajcie, to parki, niepozornie. Takie parki. One są przeciwdeszczowe. I to jest super opcja. Wiecie, świetne to jak jest. Jak ktoś chodzi dużo na spacery, na przykład z psem, to jest tak, na podszewce. I to takie wiosenne, bo zobacz, to jest taki ładny niebieski bardzo kolor błękitny. Mhm. Super to wygląda. Tutaj fajne, macie taką beżową. Mhm. Jakbym miała brać, to bym brała. Ja też. Też tą niebieską? Tak. No. To, słuchajcie, to jeszcze wam pokażę. Tutaj numer referencyjny. Jest to bardzo ładnie wykonane. Ładnie wykonane, ze złotymi elementami. Świetne to jest. To jest bardzo ciekawe. O, tutaj znalazłyśmy bardzo fajną kurtkę, taką z ala zamszu, w bardzo ładnym kolorze. Fajny krój, tylko jeden minus. Nie ma niestety żadnego tutaj zapięcia, paska i guziczka, ale powiem wam, że to jest ładne. No nie, Magda? Bardzo, bardzo uważam twarzowe. No tylko właśnie, że ten minus, że czasami jak wieje wiatr, to fajnie by się wyglądało. Mm-hmm. Ale tak to generalnie bardzo ładne ciekawe to jest. A pokaż z tyłu, jak wygląda. Proszę. Proste. Zobacz jeszcze, no, złote wykończenie tutaj. No fajne to jest, naprawdę to jest ciekawe. Jeśli ktoś z was czegoś takiego szuka, taki cienki właśnie ala skórzano-zamszowej kurtki, to myślę, że do przemyślenia. Zdecydowanie, fajne. Super, będzie to fajnie wyglądało i teraz wiosną, ale też jesienią. Tak, oczywiście. Mhm. Dobra, to czekajcie, zrobię wam jeszcze tutaj, żebyście sobie zerknęli co i jak. Cena też całkiem dobra. Dobra, lecimy dalej. O, 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 o. Jeszcze mamy tą, słuchajcie. Też fajna opcja. Ta granatowa, piękna. Bardzo ładna opcja. Fajne wykończenie. Wykończenie. Fajnie zrobione te elementy. Tak zrobimy. Tutaj mamy kaptur. Bardzo ładny. O, bardzo ładna parka, słuchajcie. Bardzo ładna, w dwóch kolorach. No, z kapturkiem. Magda jeszcze tak zwróciła uwagę, tutaj słuchajcie, są takie fajne dresy. Fajnie wygląda. Wyglądają jak taka pianka, no nie, Magda? Tak, tak, takie mięsiste, wiecie. No. One gwarantują komfort, tak to tak wygląda. Ale tak, piękny odcień w ogóle. Mhm. Jest w czym wybierać. Tak jest, na zakończenie dzisiejszego filmu, słuchajcie, wisienka na torcie. Magda, ja nie wiem, czy to były twoje czasy, ale moje czasy to były, kiedy się niestety nosiło takie moje rzeczy też. Tak. O Jezu, brawo girl i te, wiecie, te sprawy. No genialna jest ta bomberka. No moda wraca po prostu. Słuchaj, gdybym miała 15 lat, to bym się w niej zakochała, powiem ci szczerze. Myślę, że chciałabym mieć taką, zobaczcie, tutaj mamy, proszę. Ale ona jest taka kolina, no my się śmiejemy, ale fajna, błyszcząca. Jak ktoś poszukuje, mojito zaprasza. Tak jest. Moja droga, co myślisz na temat ting? Mojito. Słuchajcie, ja bym przepadła. Ja generalnie kocham okrycia wierzchnie, zresztą ty też, więc wiesz jak to jest. Naprawdę da się coś znaleźć w tym sezonie. Zarówno w Zarze, moim zdaniem, się da znaleźć, jak i w mojito. Pokaż, no, pokaż, wyszła, pokaż, no pokaż, wyszłam, no wyszłam. No wyszła z torbą ogromną. Słuchajcie, dla mnie w mojito bardzo pozytywne zaskoczenie w ogóle, że były te grubsze płaszcze, o których wam mówiłyśmy. Tak. Raz. A dwa, bardzo mi się podobały te parki, takie trochę przeciwdeszczowe. Dla mnie osobiście w kontekście hotelem, ale one ładnie wyglądały, nie? To nie było takie... Tak, ładnie wyglądały, takie, wiecie, no nie taki worek rzucony, idę na spacer, ubiorę się byle jak, bo idę tylko z psem. Ale na spacerze z psem też można fajnie wyglądać i rzeczywiście moim zdaniem było w czym wybierać. W Zarze było w czym wybierać, chociaż nie tak, chyba mniej. Myślę, właśnie że są sezony, w których jest lepiej w Zarze, ale coś tam można było znaleźć. Słuchajcie, jest tak naprawdę, jest trochę płaszczy, jest trochę tych ramonesek, kurtek. A tutaj też mi się rzuciło w oczy, że w mojito są kurtki jeansowe, jeśli szukacie w różnych kolorach. A, bo to też tak, bo to jest tak, no, ja widzisz. Ja ramoneski, wiesz. Moim zdaniem to jest też taki element garderoby, gdzie kurtkę jeansową warto mieć w szafie. Oj, taki klasyk. No, także mamy zrobiony przegląd, okryć wierzchni. Tak jest.
Dajcie znać, jak wam się podobało i którą z tych rzeczy byście przygarnęły do swojej szafy, jakbyście mogły wybrać tylko jedną. A ja zapraszam was bardzo serdecznie na kanał do Magdy. O, tak. Bo tam pojawi się film, który też razem nagrywałyśmy przed chwilą. Tak. Też bardzo fajny przegląd. Mam wiosenny. Nadzieję, tak, bardzo, bardzo ciekawy. Dużo się dzieje. Także link do filmu będziecie mieć oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu. To co, Magda, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. I do następnego naszego spotkania. Tak jest. Do zobaczenia.